Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na targach rolniczych AgroShow w Bednarach 2019. Witam po raz kolejny. W zeszłym roku już się widzieliśmy i tak każdy rok ubiegły również. Proszę Państwa, w tym roku pokazujemy również dwie przyczepy, nasze sztandarowe dwa produkty. Przyczepa PWT-18 i przyczepa PWT-16. 14 i 12 ton ładowności. Zapraszam na stoisko, pokażę szczegóły. Przyczepa, przy której stoję, jest to przyczepa 14-tonowa. W tym roku przygotowaliśmy ją w takiej specjalnej edycji Black. Jest to przyczepa zrobiona cała na czarno, łącznie z plandeką, całą skrzynią załadunkową, ramą dolną i nawet felgami. Wszystkie elementy są polakierowane kolorem czarnym z metalikiem. W świetle, w słońcu wygląda rewelacyjnie ten lakier. Przyczepa, przy której stoimy, wyposażona dodatkowo jest w szeroki zsyp tylny, metalowo-gumowy, oklejący całą przyczepę. W standardzie jest wąski zsyp tylny. Możliwa opcja zamontowania zsypu tylnego całego metalowego, szerokiego na całą przyczepę. W tej przyczepie mamy zaczep automatyczny firmy Orlandii i zderzak rurowy. Opcją jest zaczep ręczny i zderzak gięty metalowy. Lampy LED-owe wraz z obrysówkami tylnymi, bocznymi i przednimi mamy w standardzie. Koła zamontowane w tej przyczepie są to koła firmy Allianz o rozmiarze 550x60, 22,5 cala. Są to specjalne koła na późną jesień, bo jeszcze żniwa przecież trwają, dla użytkowników, którzy używają tych przyczep w ciężkim i mokrym terenie, aby się nie zapadały koła, nie niszczyły nam pola. Kolejnym atutem naszych przyczep są sypy boczne, które otwieramy pociągnięciem jednym całej dźwigni i syp boczny nam się otwiera i ziarno wysypuje nam się dalej od przyczepy. Ci, którzy oglądali nas wcześniej, w ubiegłym roku, na pewno już ten temat znają, a rolnicy, użytkownicy, którzy to posiadają, bardzo sobie to chwalą. W tej przyczepie dodatkowo posiadamy skrzynkę na narzędzia, zbiornik na wodę, możemy sobie umyć ręce podczas pracy. We wszystkich naszych dwuosiowych przyczepach montujemy takie dyszle. Są to dyszle w kształcie litery Y, 2,10 m. Służą one temu, aby ciągnąć dwie przyczepy za sobą, jedna o drugą się nigdy nie uszkodziły przy nawet największym skręcie i aby nie uszkodzić sobie tylnych opon w ciągniku podczas ostrego skręcania bądź zawracania. Kolejnym ciekawym akcesorium w naszych przyczepach, dostępne praktycznie w każdej przyczepie, jest otwieranie portalowe ścian z jednej strony przyczepy. Po otwarciu mamy bezpośredni dostęp do całej przyczepy, czy z lewej, czy też z prawej strony. Po wyciągnięciu kłonicy środkowej jest pełna przestrzeń. Nasze przyczepy mają wymiar pełnopaletowy. Wchodzi w nią 12 euro palet, czy też skrzyniopalet. Jak widać, u nas mamy trzy palety położone po szerokości. Jedną z głównych zalet naszych przyczep jest szczelność. Szczelność na rzepak. Profil aluminiowy, który okala całą ścianę po długości i po szerokości, jest przymocowany do ściany, a do profilu aluminiowego jest przymocowana guma, wsadzona do środka. Zapewnia to 100% szczelność na rzepak. Nasze przyczepy wyposażone mogą być, tak jak na przykład ta przyczepa, w opcjonalną plandekę na ziemniaki. Plandeka wykonana jest z gumy, przymocowana łańcuchami do ścian. Służą na temu, aby ziemniaki, które zsypywane są z kombajnu, obijały się po kolei o plandekę i swobodnie, delikatnie spadały na ziemię. Po pierwsze, ziemniaki się nie uszkadzają, a poza tym nie ma później problemu z tym, żeby je trzeba było wybierać, które są dobre, które są złe. Bardzo sobie to rolnicy cenią i chwalą. Na targach prezentujemy dwie przyczepy. Sztandarowe to są produkty. Przyczepa 12-tonowa i 14-tonowa. Posiadam oczywiście dużo większy asortyment naszych przyczep. Począwszy od 8-tonowej, 10, 12 i 14. Dodatkowo tandemy i skorupy. Zapraszam. Zobaczycie Państwo, jeżeli nie możecie przyjechać, to sprawdźcie na naszej stronie internetowej. Tam macie wszystkie informacje, dane techniczne, więcej zdjęć, a w internecie jest dużo filmów, więc śmiało można sobie zobaczyć i to wszystko porównać. Drodzy Państwo, mam dla Państwa dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Dobra jest taka, że
Targi jeszcze będą trwały 2 dni, więc macie 2 dni na zobaczenie naszych przyczep na targach. A zła jest taka, że ta przyczepa została już zarezerwowana przez klienta. Zapraszam, żebyście Państwo przyjechali, zobaczyli, jak wygląda na żywo i myślę, że w przyszłości również taką zamówicie. I to jest też pozytywna wiadomość, bo można taką przyczepę zamówić i wykonamy ją po raz kolejny w specjalnej edycji Black. Dodatkowo zapraszam na naszego Facebooka, polubcie nas i oglądajcie nas na Facebooku i YouTubie. Dajcie łapkę w górę i do zobaczenia, czy na targach w tym roku, czy też w przyszłym. Pozdrawiam.